studenți din Muzeul Universității în Lublin, Muzeul de Istorie Miasta, na wystawie klasowej poświęconej Szkole Lubelskiej. Wystawa ta jest pierwszą z cyklu Uczniowie Szkół Lubelskich w walkach w okresie I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. Tegoroczna wystawa poświęcona wychowankom Szkoły Lubelskiej powstała właściwie dzięki pewnej lekturze książki znajdującej się w zbiorach Muzeum Lubelskiego. Jest to monografia Szkoły Lubelskiej wydana w 1936 roku na 30-lecie istnienia tej placówki oświatowej. Na kartach tej publikacji zawarto różnego rodzaju wspomnienia o jej wychowankach, którzy walczyli w okresie I wojny światowej w szeregach Legionów Polskich, a w czasie wojny polsko-bolszewickiej zaciągnęli się do oddziałów odradzającego się Wojska Polskiego. Ci, którzy przeżyli I wojnę światową i wojnę polsko-bolszewicką, częstokroć później byli oficerami rezerwy czy zawodowymi wojskowymi w okresie 20-lecia międzywojennego, a w wrześniu 1939 roku ponownie stanęli w obronie ojczyzny, a nazwiska niektórych z nich figurują dziś na liście katyńskiej. Szkoła Lubelska, o której dzisiaj mówimy, powstała dzięki działalności i takiemu wsparciu szeregu lubelskich społeczników, filantropów, którzy w 1905 roku założyli spółkę cywilną z myślą o stworzeniu polskiej szkoły jeszcze w okresie zaboru rosyjskiego. Bohaterowie, o których dzisiaj opowiadamy, to pokolenie, które wyrosło w duchu XIX-wiecznych tradycji powstańczych i tym wspólnym mianownikiem dla nich było nie tylko uczestnictwo, kończenie tej samej szkoły, ale również udział w różnych tajnych organizacjach, takich jak harcerstwo czy Polska Organizacja Wojskowa oraz innego rodzaju formacje paramilitarne, takie jak stworzona przez wszystkich uczniów szkół lubelskich, tak zwana wojskowa kadra szkolna. Przy Szkole Lubelskiej działała drużyna harcerska, która była jedną z pierwszych drużyn sformowanych w Lublinie. Założycielem tej drużyny był absolwent szkoły Wiktor Krzewski, który jako jeden z pierwszych tutaj w Lublinie stał się czytelnikiem poczytnego w 1911 roku podręcznika Roberta Baden-Powella o wychowaniu młodzieży, o ruchu, rodzącym się wtedy ruchu skautowym. Książka, która trafiła do rąk Krzewskiego, pozwoliła mu na zorganizowanie pierwszego patrolu spośród wszystkich uczniów męskich szkół lubelskich, a przy Szkole Lubelskiej stworzono oddział, który stał się w późniejszym okresie drugą drużyną harcerską imienia Zawiszy Czarnego. W tej grupie zawiszaków, zapaleńców znalazło się dwóch uczniów ze szkoły, których spotkał los dosyć okrutny i oprócz tego, że razem zasiadali w szkolnej ławie, to tak za sprawą zrządzeniem losu zginęli tego samego dnia, o tej samej porze, walcząc jako porucznicy pierwszego pułku piechoty. Zginęli 13 czerwca 1920 roku w dwóch różnych miejscach. Mowa tutaj o Longinie Gładyszewskim oraz o jego szkolnym koledze Wacławie Policzkiewiczu. Mamy dzisiaj do czynienia z biogramami szeregu osób, których każdy poszczególny życiorys jest niezwykle dramatyczny i wyjątkowy, ale przebija się przez to pewien taki wspólny mianownik, mianowicie walka w obronie ojczyzny. Jeden z uczniów, a później profesorów Szkoły Lubelskiej, Władysław Gądziszewski, kiedy przyjmował się do Szkoły Lubelskiej na nauczyciela, kiedy pisał podanie z poziomu przyjęcia do pracy, napisał w tym podaniu, że przyszło mu uczyć się jeszcze w czasie zaborów w polskiej szkole, a potem jako nauczycielowi w odrodzonej Polsce mógł uczyć historii, prawdziwej historii Polski. Za tą Polskę poniósł ofiarę życia, ginąc w Katyniu w 1940 roku. I ta wystawa właściwie jest dedykowana tym bohaterom, o których losach możemy dzisiaj usłyszeć.
Szkole Lubelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam raz jeszcze na wystawie, tym razem w pustej przestrzeni. Wystawię w zasadzie nie tyle o samej Szkole Lubelskiej, co o absolwentach tej szkoły, którzy w latach 1914-1920, więc w okresie I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej walczyli o odzyskanie niepodległości, a potem o granice państwa polskiego. Jest to pierwsza wystawa z cyklu, prawda? Tak, tak. Zaplanowaliśmy taki cykl wystaw na lata 2015-2018. Cykl wystaw poświęconych wszystkim uczniom ze szkół lubelskich. Natomiast pierwsza wystawa, która odbywa się w tym roku, dotyczy dawnego prywatnego gimnazjum imienia Stefana Batorego, określonego mianem Szkoły Lubelskiej. I ta wystawa, jak wspominaliśmy na otwarciu, nieprzypadkowo w tym roku została zorganizowana, ponieważ latem tego roku minęło 100 lat od wkroczenia oddziałów Legionów Polskich do Lublina, czego takim dokumentem jest chociażby zachowana w zbiorach muzealnych fotografia z wjazdu tzw. Berliniaków do Lublina 30 lipca 1915 roku. Skąd pomysł, aby wystawie towarzyszyły spotkania zrobione z rodzinami ludzi związanych ze szkołą lubelską? Przede wszystkim taki pomysł pojawił się z racji tego, że na potrzeby wystawy udało się zgromadzić ogromną ilość materiałów. To jest pierwsza przyczyna, a druga to jest taka, że jeszcze żyją świadkowie pielęgnujący tą historię, którzy mogą ją przekazać. Dlatego chcieliśmy nie tylko na potrzeby samego otwarcia wystawy, czy jej trwania, ale też rozszerzyć tą formułę o taki przekaz słowny, nie tylko to, co możemy zobaczyć w formie obrazu dokumentu. Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę i zapraszamy na wystawę o Szkole Lubelskiej.